Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com. Kiedy myślimy o transporcie ekologicznym, jako mobilności, bardzo często myślimy o samochodach elektrycznych, ale to nie jest wcale jedyne i najlepsze rozwiązanie, bo transport to jest tak naprawdę zabezpieczanie pewnych potrzeb przy użyciu pewnych usług. Tymi usługami mogą być zarówno prywatne samochody, jak i komunikacja publiczna, która jest znacznie bardziej efektywna, która jest tańsza, ma mniejszy ślad emisyjny. I tu mowa jest o takim transporcie jak tramwaje, pociągi, autobusy. Tak? Autobusy oczywiście mogą być też hybrydowe, czy też elektryczne. One mają znacznie bardziej pozytywne oddziaływanie nie tylko na emisję, ale też na wykorzystanie przestrzeni, dlatego że transport w naszych miastach zajmuje bardzo dużo przestrzeni i tej przestrzeni brakuje na inne funkcje, na place zabaw, miejsca spotkań dla osób starszych, na ławki, na parki, zieleńce, które nam służą zdrowiu. Więc myślenie o transporcie ekologicznym to myślenie też o transporcie zrównoważonym i transporcie takim wspólnym komunikacją po prostu publiczną. Teraz pytanie, jak to zintegrować, bo to możemy też zintegrować z komunikacją pieszą, bo też przemieszczamy się piechotę. Rowery elektryczne, dojazd tymi rowerami na przykład do kolei, żeby tą koleją dostać się do miasta i tam pracować, czy tam się uczyć. Te modele zrównoważonego transportu są zwykle bardzo rozbudowane. One oczywiście też wykorzystują samochody, ale samochody wykorzystuje się przede wszystkim tam, gdzie jest mała gęstość zaludnienia i gdzie nieefektywne jest budowanie komunikacji publicznej. No są też takie zawody, które wymagają po prostu dużej ilości kilometrów pokonywania. Na przykład hydraulik, no trudno sobie wyobrazić, że on swoim warsztatem pracy będzie przejeżdżał tramwajem. To najczęściej jednak potrzebuje ten samochód, więc samochody też są elementem tego systemu zrównoważonego transportu. I jeśli myślimy teraz o samochodach, to jednak myślimy o samochodach elektrycznych. Przy tym niekoniecznie to muszą być jakieś bardzo drogie samochody elektryczne dostępne na rynkach globalnych. To mogą być też mniejsze jednostki, na które można uzyskać dofinansowanie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest taki program Mój Elektryk. To dofinansowanie nawet może być większe, jeśli się ma karty dużej rodziny. Znam osoby, które w ten sposób samochód pozyskały, kupiły i wykorzystują elektryczny. Oczywiście przy elektrycznym samochodzie też trzeba pamiętać, że no on ma te baterie, a baterie pochodzą często z pierwiastków ziem rzadkich, które no, są wydobywane często w takich technologiach, które są z naruszeniem praw ludzi tam żyjących, w związku z tym też trzeba wziąć na to uwagę. I są w tej chwili nowe technologie, nowych baterii, które nie będą wykorzystywały litu i to jest pewnie rozwiązanie, które będzie się rozwijać, trzeba się temu przyglądać i patrzeć, w którą stronę to będzie szło. Natomiast no, też pewnym rozwiązaniem jest recykling. No, akumulatory samochodowe nadają się w pełni do recyklingu. Kiedy zbudujemy system recyklingu, to ten efekt oddziaływania negatywnego baterii, o którym często się mówi, ulegnie zmniejszeniu. Z czym związane w ogóle jest to pojęcie ekomobilności i transport ekologiczny? No jest związane przede wszystkim z jednym takim podstawowym problemem, czyli z emisją dwutlenku węgla. Jako że transport jest uznawany jako jeden z największych trucicieli, czyli tych podmiotów, które emitują dwutlenek węgla. Natomiast przez to, że jest rozproszony, nie jest tak łatwo jakimiś instrumentami ekonomicznymi do niego dotrzeć. Dlatego też mówimy o tym, o transporcie ekologicznym, czyli takim transporcie, który zasadniczo będzie zorientowany na obniżenie czy też eliminację emisji dwutlenku węgla. Stąd też nacisk na samochody elektryczne, na samochody hybrydowe, czy samochody zasilane wodorem, czy też samochody, które są zasilane
też wodorem, ale nie bezpośrednio, tylko poprzez ogniwa paliwowe. No i tutaj jak gdyby nas ten trend, myślę, jest nieuchronny. Dlaczego jest nieuchronny? No z kilku przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest na pewno związana z emisją dwutlenku węgla. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jest też to, że zasoby ropy, one się pomału wyczerpują. Wobec powyższego myślenie o pewnych alternatywach dla ropy jest jak najbardziej konieczna i czym szybciej zaczniemy o tym myśleć, im szybciej zaczniemy zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu, tym szybciej będziemy wprowadzać coraz lepsze rozwiązania. Dlatego, że każdy jakiś nowy temat, który się rozpoczyna, najpierw radio było duże. Później było radio lampowe. Po radiu lampowym mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem półprzewodników i tranzystorów i to doprowadziło do tego, że nastąpiła miniaturyzacja. Dzisiaj wielkie komputery, które funkcjonowały 20 lat temu, dzisiaj mieszczą się w naszych kieszeniach. I tak samo, taki sam proces przejdzie transport ekologiczny i transport i ekomobilność. Ona przejdzie ten proces i czym szybciej zaczniemy ten proces, tym szybciej osiągniemy rezultaty, które będą zadowalające wszystkich odbiorców, czyli to jest związane i w przypadku samochodów elektrycznych i z szybkością ładowania, i z zasięgiem, a notabene i ostatecznie i z ceną. Im więcej będzie produkcji tego typu pojazdów, tym ta cena będzie oczywiście maleć, co ma związek z ekonomią skali, z możliwością pozyskiwania odpowiednich zasobów. Oczywiście od razu powstaje gdzieś tam pytanie, no dobrze, ale te produkty, no to też pewnie ich produkcja jest związana z dużą emisją dwutlenku węgla. No być może. Natomiast to są te pierwsze podejścia, natomiast należy się spodziewać, że w dłuższej perspektywie nastąpi drastyczny i szybki rozwój, dlatego że ten rozwój jest potrzebny, a państwa upatrują w tym swojej przewagi. Tak jak sobie zanalizujemy na przykład, jakie gospodarki są dosyć takie znaczące na rynkach światowych, no to zobaczymy, że te, które są związane z automatyzacją, z robotyzacją, które są związane z produkcją samochodów, no one wiodą prym na rynku globalnym. Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com.